Znowu neutralny. Znowu thief? Znowu złodziej? A nie, Witcher jednak. Czyli jemy ciała. Dobra. Jeszcze mógł pętować elegancko. Gdzie ciało? Gdzie będzie ciało? To będzie zdrowy piesek, proszę. Dobra, jedno ciało zjedzone. Nikt nie widział. Ej, dobra, kogut i Westina do banka chyba, co? Nie, ja chciałam być ten Ja chciałam. Najpierw Kidosa. Najpierw Kidosa. Nie, Kidosa nie, Kidos jest dobry. Wenku, posłuchaj. Ja chciałam zobaczyć, czy to nie jest morfling, okej? Oho, nie, nie wydaje mi się. Ej, ale o co chodzi? Nie, no co wy? Poczekajcie, bo... Ej, ale ona... cicho. Dobra, ja miałem być wspólnikiem generalnie z Kogutem i z Westinką, ale nim nie jestem. Co? O, sidekick. Co? Ale co to ma być? Ja jestem teraz w ofisie. Jo, adminie. Łabiesz. To czekajcie na kogo, bo oni się trzymacie. Nie, no kogo? Przecież widziałeś, jak szedłem w stronę Specimena. Widzieliście to wszyscy. Kogut, ty nie byłeś w ofisie, tyle powiem. Wchodziłem teraz do admina. Ze Specimena wychodziłem i wszyscy widzieli, jak tam wchodziłem do tego Specimena. A kto to teraz robiłeś? W adminie? Stałem przy panelu. Ej, jakby no w sumie... Bo jedyna jest to, jak i tyle. Nie, nie było go tam. W ogóle pomijamy fakt, że nie jak było zgłoszenie ciała, to Eriksona nie pokazało, a nie żyje? A Boże, nie mówcie, że mafia znowu. No właśnie, dziwię się, że nikt nie zwrócił uwagę na niego, zapomnieliście wszyscy o nim. Hej, dobra, poczekaj. Głosujmy. Ale uwierzyliście temu Wenkowi. Lecimy powiedzieć, bo ogólnie miałem taką fajną rolę, że widzę, kto gdzie jest, jak mam tego admin, to widziałem, że Elikson był w Electricalu z Brief i z jeszcze i chyba jeszcze z jedną osobą, nie pamiętam. Właśnie ty byłeś i kurde, kto jeszcze był tam? Ja tam dobiegłem potem i ty byłaś z kimś i właśnie z Elixonem. I ja jak wróciłem, to go nie było i on nie żył, więc chyba by coś zbliżcie ciało, co? No sorry, ale taką rolę mi dało tym razem. Wywalby tego koguta, poleci na drób, będzie z głowy. Ale mu ufacie temu Wenkowi, ale mu ufacie. Dzisiaj chyba wyjątkowo mi ufają, coś. Ale się na tym przejedzie, zaraz się skończy. Teraz się okaże, że prosecutor, co nie? Nie. No nie ma Buffy, jedno szczęście. Czyli co, Westin jest drugim, tak? Dobra, taktyka taka sama. Siedzimy. O! O kur... No, to niezła zemsta. Ja mam takie jedno pytanie właśnie do w sumie Horneta, bo ty byłeś w tym. Niby wbiegłeś do Specimena, ale wybiegłeś i w sumie się zamknęły wszystkie drzwi, więc jako ciebie ostatniego widziałem w ofisie. Co się stało, że teraz Wenek nie żyje? Ja teraz jestem przy labie. Aha, spoko, dobra, dzięki mordo. No, a ciało jest na panelu. Ktoś to potwierdzi, Hornet? No, jestem przy labie, jestem przy wejściu do laba, dosłownie, przy lodziku. A ktoś to potwierdzi? No nikt. To do bana. No jak do bana, no ja nic nie robię, ja sobie wychodzę, robię sobie w ofisie zadania. Bo no sobie właśnie, właśnie o to chodzi. Ale poczekaj, mogę skończyć? Robię sobie w ofisie ten, on sobie robi do Wulowanda czy coś. Potem ja idę sobie do laba, chcę zrobić sobie, wejść do laba, nagle zgłaszacie i mnie oskarżacie. Znaczy, z timingu mojej roli wiem, że te ciało ma z 3-4 sekundy, no, 4 sekundy. 3-4 sekundy to na pewno bym nie... 4. Na pewno bym nie zdążył wejść... Zdążyłbyś wyjść, zamknąć drzwi i jesteś przy labie. 4 sekundy to trwa właśnie dojście do początku laba. Ej, a pamiętacie, co Wenku mówił? O... Nie. Ale skipnijcie. Na razie jest duży sas na Horneta bym dał. Jak Westin okay. Przestanie być Kidosem, to ją wywalimy.
Tak, to nie prawda. No, przestańcie, no. Dobra, słuchajcie, mam pytanie do Gdychaka. Gdychak, tylko twoja rola, zgaduję, że wie coś na temat ciał, to wiesz coś o Gliczu? O Gliczu? Ja wiem. No w sensie, no, nie wiem nic, wiem tylko, nie, że... Nie, bo Glicza też sprzątnę. Ale twoje coś wie, dajmy mu. Ja wiem o Gliczu, Glicz generalnie był neutralem. I był takim bardziej egzekutynorem. Czyli, okej, okay, no. Czyli go nam nie szkoda, możemy skipować. No. Ja pitole, ale wy jesteście niepoważni. Dobra. Można się trzymać sobie z kornetem. Trochę przynajmniej. Albo wejść gdzieś... Wejść gdzieś do Venta może. Dobra, taktyka to sama. Paczek. Nie ma ciał. Kurczę, no. Wojtek. Wiem, kto zabił. Czekaj. Kto zabił? O. Wojtek zabił. Jesteś pewien? Jestem. Chyba, że Morfling, ale raczej Wojtek. Możliwe, że Morfling. Hyhak, bo... No to był Morfling. No. Widziałem, że Westinka odbiegała od ciała. Od czego odbiegałam? No, od ciała nad Storage'em. Nad Storage'em było jakieś ciało, zacznijmy od tego? Tak. O, zaczyna się pultać. Oho. No bo Boże, nic w tej rundzie dosłownie nie zrobiłam, przebiegam sobie od dołu do fista, jak ja ci miałam widzieć ciało, które jest na storage'u, dosłownie Dadaszy, nie zwróciłam uwagi. Wiecie, słuchajcie, na nasze szczęście nie jest już Kidosem, możemy ją wygłosować na spokojnie. No to ale... nie bywa. Mm. Znaczy, Bober. Pamiętajcie, co Benek mówił w tamtej rundzie. Bober, ja bym nie obstawił Westinga. Mm. No to na kogo w takim razie? Moim zdaniem Hornet jest na 90%, a Wojtek jest możliwym, albo jest to Morphling. No to kim, to kim ja jestem niby? Nie wiem, no. Możesz być albo Morphlingiem, znaczy na pewno jesteś zabójcą, a Wojtek może być drugim, albo to był jego Morphling, więc... Najpierw Hornet, aby... Tak, jasne, no mnie by go słyszycie, no jasne. Ale czekajcie, mata. A czy wiemy, gdzie padła duża? Gdzie mogła paść? W labie? Gdzie? Może? Widziałem ją w labie jako koń, ale poszłam do specymena, więc robiłem sobie to w labie. To już jakiś czas temu musiała być sprzątnięta, bo ja całego laba przebiegłam, właśnie się skanowałam, nic nie widziałam. Czekaj. Albo zjedzona. What? Co? Wy jesteście normalni i umysłowo nie dowolni. Mieliśmy Wojtka wygłosować? Brawo. Horneca, ale okej. Okay. O Boże, który niezły to? Ty jesteś, Bober. Ajajajajajajajajaj, ale zjem ciało jedno i wygrywam, więc spoko. Teraz nie da się tylko strzelić. Dobra, dawaj. Z ciało. Miam. Kurde. Aaaa. A ja myślałem, że ty chcesz ze mną na wielki las zrobić. Ja wiedziałem, że to Wojtek. Flashback. Wojtek zabił. Jesteś pewien? In a flashback. No ludzie. No, kogo ja tak rozumiem, akurat spaja miałem, bo to jest ten spaj cholerny, nie? Jak tam, chłopie? Stałeś już? To do roboty!